Patrzmy, co my tu w ogóle możemy zrobić. Co to jest schowek? Aha, okej. Tu sobie mogę wykupić jakieś awatary. Oczywiście za gold, zobaczmy ten sklep. To wszystko kosztuje golda. Awatary polecane. Space Baxi. 16 tysięcy golda kosztuje 16 euro. To nawet. Nawet w szoku jestem, że tutaj nie ma paczki za 100 euro na przykład. Drzewko rozwoju. Aha, bo tutaj sobie mogę. Aha, rozumiem. Ulepszać jakieś pierdoły. Każda broń ma jakieś tam inne ten schowek, miejsce. 14, ok, garderoba. Aha, tu są powiedzmy te skiny podstawowe, a tutaj sobie mogę jeszcze jakieś dodać. I wybrane broni. Aha, są różne granaty, okej. A tutaj sobie mogę tą broń zmodyfikować, tak? Statystyki doświadczenia utwórzenia. Jak oceniam tą grę? Jest to taki, wydaje mi się, Team Fortress. Jak komuś się Team Fortress podoba, to chyba spoko. Anga 1 na sam. No dobra, zobaczmy laser. Co ja sobie tutaj mogę zrobić? Wymagane bluetesy 0, dostępne 8. Okej, amunicja. Lufa. Długo ciężko oferujące znaczne obrażenia od pojedynczego wojska jakoś nie ciężko. Siły odrzutu. Ale chwilę, to jest laser. Nie rozumiem tego, bo co mi daje zmiana tych broni? Czy tutaj mogę sobie wybrać lufę? Aha, nie, tutaj nie mogę, tak? Mogę sobie przy karabinie wybrać lufę. Aha, taką, taką. Broń pulsacyjna. Lekka, taka, tak, snajperska. Zobaczmy, jak to będzie strzelać. Czyli to ma całkiem spore obrażenia. Refik! No weź go, pierdolni. Dobra, to teraz zróbmy tak. Weźmy sobie laser. Damy sobie szturmową. Lekka do karabinu we średniej szybkościelności, skuteczna na średni dystans. Lekka lufa, która oferuje dużą szybkostrzelność na krótki i średni dystans. Długa... Dobra, to sobie porównamy wszystkie te trzy lufy na przykład. No co się robi, czy to no? Okej. I teraz zmienimy sobie tą lufę na taką. Czyli tutaj powiedzmy, że mniejsze obrażenia, ale tak jakby... Ale tak jakby szybciej strzelała, tak? Cii.
cicho! No, no tak się streamuje z psami. Masz. A snajperska? No co masz, pysku? Tylko, że ona się strasznie szybko przegrzewa. Do niego stygnie. No co dostałeś? Czemu to dostałeś? To jest całkiem spoko. Chłodzenie. Sprawia, że twoja broń losowa wolniej się nagrzewa, ale i wolniej oddaje ciepło. Mniejsze obrażenia, ale mogę sobie dłużej strzelać. Powoduje obrażenia elektryczne oraz może przeskakiwać na pobliskich przeciwników. Co to jest? No co to? Zobaczmy coś takiego. No po co tu rzuciłeś? No to masz? Tylko, że to się strasznie szybko przegrzewa, ale to jest odpowiednik powiedzmy braku naboi, nie? Bo... Że tak mi się wydaje. Test. I teraz sobie muszę poczekać, no ale to jest tak jakby mi się naboje w magazynku skończyły. Co tu jeszcze mogę? Spust automatyczny. Seria dwustrzałowa rozkręcona. Okej, okay, no to zobaczmy taką. Ona się musi naładować. Seria dwustrzałowa. Jak strzela laser dwustrzałowo? I takie trochę to dziwne. Półautomat. Też raczej nie, no to automatyczny spust. Ile już muszę wydać, ok. Czyli mniejszy, ale to nie musi być. No bo tam, czyli niech będzie taka. Jeszcze jakiś celownik. To dajmy coś takiego. Tylko, że to się kurewsko szybko przegrzewa. Broń pulsacyjna. Zobaczymy to. To jest coś takiego i to w miarę nieźle działa. Lufa szturmowa, lekka szturmowa. Zobaczmy to. Tu szybciej napierdalaj to o wiele. Rozpylacz. Aha, to jest taki shotgun, jak nie mam. Coś tędy. To nie, snajperska. Laser z dużą snajperską, tak, ma nic z tym nie zrobisz. A, szósteczka, coś w tym jest. Nie, to odpada, bo te pociski za wolno latają. Więc to nie może być snajperska, lekka, szturmowa. No to było całkiem spoko. Napierdala zdrowo. Okej, okay. Jeszcze mamy na wyrzut, nie? Ale wyrzutnia, no to dajcie spokój, no to nie. A podwójna lufa, zobaczmy.
Aha, i tutaj sobie przeładowuję dwa razy, czyli mogę zrobić tak, tak. No nie najgorsze. Trzy bufowa. Tuba. Nie, dobra, wyrzutki na pewno nie chcę. Chcę albo karabin, albo laser. Wydaje mi się, że karabin bardziej mi leży. Tu jest całkiem spoko. Lekka szturmówka. To też jest spoko. Rozpylacz. To raczej nie będzie spoko. No to jest taki shotgun chyba. Ach, to snajperska. Tutaj jest straszny ten, jak się biega. A tu się dużo biega w tej grze, więc najlepsza byłaby chyba ta. Zdecydowanie. Dobra, to bierzemy tą. Co tutaj dodajemy? Bioskaner, kolimator. No zerknijmy. Witam Cię, Miaksy, bardzo serdecznie, witam subskryberów i dziękuję za wspieranie kanału 6 miesięcy z rzędu. Welcome to the family, my friend. No to jest całkiem okej. To ten bioskaner. No to mi w sumie do niczego niepotrzebne, bo... Niespecjalnie mi się to podoba, ta muszka chyba jest najfajniejsza jak dla mnie. Chociaż dobra, weźmiemy sobie tego kolimatora i będzie. Pociski. No zobaczmy ten Tesla. Ale podejrzewam, że nie. Nie są takie złe. Ale nie chcę tego kolimatora jednak. Dobra, zobaczymy teraz tak. Bo to jak to wygląda? Powoduje obrażenia elektryczne, ale może przeskakiwać. To ma trochę większe obrażenia. Chwilę, zobaczmy sobie. No tak 4-6, a normalne pociski? No podobnie. Ale no zostawimy to. Ładowany oddzielnie magazyn gańskiej, którego pociski dają większe obrażenia. Sprawdzimy. No to znowu za wolno strzela, jak dla mnie. Na chwilę to... Od magazynka zależy, to... A ten... I czym on się różni? Weźmiemy sobie standardowy. Spust. Dobra, zobaczmy ten półautomatyczny. To też jest takie złe, tylko że... Wydaje mi się, że... Rozkręcony. No to chyba ten automatyczny weźmiemy. To jest spokojne. Kolba. Tłumiąca odrzut kolba, która polepsza stabilność, ale kosztem zmienia się najmocniej oraz szybkostrzelności. No zobaczmy. No faktycznie, odrzutu to prawie w ogóle tutaj nie ma. A ta?
No, nie brzmi źle. Jestem pewien tego celownika. Dobra, na razie coś takiego weźmiemy, zapisz. Transakcja kompletna zapisana. Tak, chcę. Wyposażenie, nie wybrano broni, no to to. Tutaj nic więcej nie mam. To to to. No to lećmy. Nie wiem, co to jest z Rise of Mythos. Mogę testować te, których nie mogę używać? Aha, to nie wiedziałem. Mogę mieć dwie bronie, zbliżą na bliski, daleki dystans. A no to też ma ręce i nogi. Zobaczymy, tak szczerze powiedziawszy, to nie wydaje mi się, bym grał w tą grę zbyt dużo. I fajnie jest boty z tymi tworzeniem broni i tak dalej. Tylko te mecze są takie trochę... jakieś... ech. To w sumie podobne jest do tego, co wczoraj graliśmy. Dirty Bomby. Tylko, że to jest w takim innym tym, że w klimacie kreskówkowo-humorystycznym. Jutro mega patch do Hotsa, to dobrze. Mogę opuścić to okno. No faktycznie. A mówicie, że mogę testować to, czego... What the fuck? Skąd mi tu się nagle jakiś gatling wziął i tłumik? Nie wiem, zbieracza flaszek jeszcze nie widziałem. Proszę cię, lepiej nie szczekaj. Gdzie chcesz mieszkać? Jak tu przyzwyczajony dostanę na poduszkę? To może znowu Dirty Bomb. A, znaczy... jakoś chyba obiad będzie długo, nie? No, za jakieś 10 minut. Więc nie, ten obiad sobie zjem, będę szedł na spacer. Aj. Chyba się zabiłem tymi granatami, kurwa. Dobra, co ja mam tu w ogóle zrobić? Są to jakieś obiektywy gdzieś, czy coś? Confirmed that you denied a kill.
A co tu chodzi? Co to jest za tryb? Znajdź wroga, zabij wroga. Aha, okej. Już rozumiem, o co chodzi. Teraz tak, przydałoby się życie, o tam jest. Co mi regeneruje HP, nie? O chuj! Co to było? Tu się mnie nie spodziewają. Ja mówiłem? Tu się mnie nie spodziewają. Łochuj. Gdzieś tutaj kogoś widziałem. O, skończyły mi się granaty, shit. O chuj! Dobra, prawie się zabiłem. Ale żyję. Nie musicie płakać. Oj. Ammo się skończyło. Czyli to jest taki tryb, taki deathmatch w sumie. Całkiem przyjemny. Wow. No, chyba tutaj troszkę ołnie. Rise of Mythos, świetna karcianka. No nie wiem, no mogę obczaić, no ale to nie teraz, jak już. A co to? To mniejsza. Fuck! Dlaczego ja ciągle spotykam trzech typów z drużyny przeciwnej, a swoich nie widzę? No, teraz widzę akurat. Taki zbieg okoliczności, hehe. Nara, leszczu. No kurwa, nie zebrałem tego gówna. Szybko. Ja nie mam dlatego pojęcia, gdzie to było. A tu są jakieś niebieskie kropki, to może tu. No dokładnie. Granaty tu mega dużo dają. No. W tym przypadku nic nie dały.
ci wywalę na dół, siedź jak ci każą. Właśnie, siedź, bo pan już macie drefik dość i niedługo naprawdę cię sprzeda albo przerobi na parówkę. Ktoś mi plecy robi, kurwa. Kutas jeden. O nie, 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 bo spadnę. Five captures remain. O nie, nie, nie. To było słabe. Hex był w kolejce. No w kolejce to jest chyba ze 30 gier, więc wiecie, no. Ciężko mi się rozmnożyć. A też jakby na to nie patrzeć, patrzę teraz bardzo mocno pod kątem YouTube'a na gry, bo się jaram YouTube'em. Ja zebrałem ten jego proszek, to... Zabiliśmy się wzajemnie. Spoko. Oh yeah! 1371 punktów. Oh yeah! Spoko, Harrison, no możesz wysłać. Części broni. A, to części broni też levelują jakoś. Okej. To był zbieracz. No to zobaczmy ten szturm może, bo to widzieliśmy, tego i tego nie widzieliśmy. No to to albo to. Zobaczymy, czy ktoś nas zagłosuje jeszcze. Ale ogólnie będzie nam lot. Klaus Betty zmieniło się to, że są skórki. Nie bardzo rozumiem ten komentarz, no bo co się miało zmienić? Klaus Beta nie jest po to, żeby się gra jakoś super zmieniała, tylko żeby sprawdzić, czy jest stabilna, dobrze napisana, nie buguje się i tak dalej. A nie po to, żeby grę zmieniać. Zauważyłem, że często bardzo ludzie mylą trochę rzeczy, bo Betty i Alfa rozumieją, jakby nie wiem, te gry miały wtedy się coś tam. 4, 3, 2, 1. Co to jest? Młot jest bezpieczny. Jaki kurwa młot? Kradnij. Ochroń. Aha. Okej. Dobra. Nie widzę tutaj nikogo z przeciwnej drużyny, to idę po ich młot, bo nie będziemy tak kąpić. Tego typa zabiłem? Czy on uciekł, czy co?
O, plecy mi ktoś robi, no jakie kutasy. Przecież w plecy się nie strzela. Właśnie, fuck it. Fuck it. Twoja drużyna ukradła młot, okej. Co chodzi z tym młotem? To jest jakaś nowa broń, która coś robi, czy coś? Okej. Dobra, to teraz potrzebuję leczenia. Czy to jest leczenie? Co to było? Nie wiem. Kradnij. Idziemy kraść młot. No nie całkiem, patrz Firefall. Znaczy wiesz, ja nie mówię, że między betą a pełną wersją nie można iść dodać do gry, natomiast przynajmniej według mnie, no nie wiem, ja też jakimś tam super mega mózgiem i znawcą tematu nie jestem, ale według mnie bety są po to, żeby sprawdzać, czy gra działa, czy nie ma bugów, czy wszystko jest tam zbalansowane i tak dalej, a nie po to, że jak wychodzi beta, to trzeba później ten... później grę ulepszać, czy tam dodawać jakieś nowe feature'y. Okej. Okay. Pozmieniając fakt, że nie widzę swoich przeciwników w ogóle, to spoko ten typ. No dziękuję. Dostałem odjadek. Teraz będzie solenie i będzie dziwny dźwięk w mikrofonie zapewne słyszalny. Chamstwo. Mokry mi zaraz. The enemy has stolen the hammer. Swoją drogą, a propos Firefalla, to była fajna gra. O. The enemy has captured the hammer. Co ja pieprzę? Obiad. What the fuck? To jakaś kurwa wieżyczka? Jak powiem wam, że pomijając fakt, że obiad jest zajebisty, jak zawsze, no prawie, powiem wam, że patrząc na te strzelanki, jakie teraz wyszły, te Dinkley bomby, to jak Blizzard nie spierdoli tego Overwatcha, to może być mega, naprawdę. Tylko pewnie spierdoli, bo znowu zrobi grę dla casuali, gdzie nie będzie niczego do osiągnięcia. Na przykład będziecie w rankingu... O kurwa. Na przykład będziecie w rankingu awansować do góry w momencie, kiedy przegrywacie. No wcale się nie zdziwię, jak w Hearthstone i w kod się w końcu wyjdzie taki patch, że jak przegrywacie na rankedach, to na przykład awansujecie do góry. Tutaj widzę jakąś kropkę. Your team has taken the hammer. The enemy has stolen the hammer. Your team has dropped the hammer. The opposing team's hammer has been returned. Czyli ten hammer to jest taki capture the frag, tylko zamiast... Kurwa. Tylko zamiast flag macie młotek, który możecie jeszcze bić dodatkowo. Spoko. The enemy has captured the hammer.
Jak oceniam Crimson Landy? Wiesz co, jak się podblokowuje na misjach więcej staffu, to survival wydaje się być całkiem spoką opcją. Gdzieś się tam kurwa ukrywa. Hammer time! Aha, tak działa. Drogą dobra miejscówka do ochraniania tego młotka. Ale jestem zajebisty. Bum! Idziemy się uleczyć. Gdzieś mi się kręgosłup połamał chyba. Tak. Nie ma apteczki? Tam jest. Matija na streamie. No ja. Ktoś tu strzela, znaczy zaraz ktoś tu przyjdzie. O kurwa. Ma to pierdolnięcie. The enemy has captured the hammer. Jeszcze to gówno od Bethesdy wychodzi. No, ale to tak jak powiedziałeś, może być gówno. Zobaczymy. W sumie nie mam nic przeciwko takim luźnym strzelankom. Bo w CS-a nie zawsze jest tam czas, dla mnie jest godzina, żeby zagrać tą grę. Nie zawsze macie ochotę tam na takie, wiecie, taktyczne, powolne granie i tak dalej. A tutaj se można popykać na luzaku. Ryficzku mój drogi, tutaj jedyne to może dostać to wpierdol. The enemy has stolen the hammer. The enemy has dropped the hammer. Kofer, niestety zdaję sobie z tego sprawę. Your hammer has been returned. The enemy has stolen the hammer. Your hammer has been returned. You have taken the hammer. Matko, jakie kurwa napierdalają mnie. The opposing team's hammer has been returned. The enemy has stolen. Jeszcze to jest lipa. The enemy has dropped the hammer. Your hammer, your team has taken the hammer. To jest lipa u Blizzarda, że robią to, co robią, w sensie, że tam rewersy są za 20 rangę. Znaczy to jest wiadome, z punktu tam hajsowego, no to jest spoko, nie? No bo nakłania ludzi, żeby po prostu wbić do tej gry raz na miesiąc i trochę pograć. Żeby nie zapomnieli o Hearthstone'ie, no i to jest z tego punktu, to tak, okej. Ale z punktu widzenia na przykład mojego, to jest trochę słabe.
taken the hammer. Serio? Już mnie tam napierdalają. Czekaj, czy da się tu wejść? Nie, chwilę się popłaczę. Czemu? Pieniądze z konta znikły? Właśnie chcę zapłacić i nie chcę karty przyjąć. To za dział jeden. Jaki zły numer karty kredytowej? Kretynie jeden, bo... Your team needs to return the hammer. Boże, nie straż mnie. No to co tu źle mi się wpisała, bo za chwilę się popłaczę, no. Numer karty. Spację? Spację samo robi. The enemy, your hammer has been returned. You have successfully captured the hammer. Your team has taken the hammer. The enemy has stolen the hammer. Nie wiem, a co ty w ogóle robisz? Próbuję sobie kupić grę. Hammer has been returned. Za 10 zł. Na tym Google Playu, czy jak to się nazywa? Tak, na Google Playu. Przeliteruj numer, jak numer karty, to sprawdzimy. Nie. Nie, się poddaję. To jest karta do bankomatu, to jest karta do płacenia w internecie. No czego on chce od tej karty, no? Tak, zły numer. To jest do płacenia w internecie. Nie, to jest ta karta do tego drugiego. A, okay. Jeszcze masz. Nie wiem, kochanie, naprawdę. Co to ty chcesz za grę kupić? Płacę sobie sam. Ja widzę, że to chyba nie jest możliwe. Bo nie mam niegranie zapłaty. Nie wiem, co to nie jest. Jak chcesz, coś idę morą. Ty możesz płacić w internecie? Aha. Którą? Tam z WBK. Naprawdę? Możesz nią płacić? No tak, ale tutaj to w ogóle numeru nie doczytam. Musisz pod światło patrzeć i ten... pod światło patrzeć i patrzeć na kontury. Tutaj można grać wieżyczką, czy co to jest? Co mam? Numer telefonu. Mój? No. Tam na kartce na. Napiszę ci na Skype'ie. Dziękuję. Dobra, jaki to jest w ogóle wynik? Oni wygrywają, no dobrze.
been smashed by the hammer. Ej. The enemy has captured the hammer. Aha, wieżyczkę zamiast granatu, to okej, czaję. Cicho. Czekaj, jak spróbuję tylko to zrobić, jedni się. Oj, ta gra nie idzie po mojej myśli póki co. Dobra. O, shit. To nie jest na mojej marynie. The enemy has stolen the hammer. Nie pozwolą ci kupić puzzle questa. The enemy has dropped the hammer. Your hammer has been returned. The enemy has stolen the hammer. Czemu oni mi kradną mój młotek? Your team has taken the hammer. The enemy has dropped the hammer. Your hammer has been returned. Your the enemy has stolen the hammer. The opposing team's hammer has been returned. No kurwa, nie uciekaj. Serio? The enemy has captured the hammer. O panie, dobra, może wezmę już, wyjdę z tego, nie będę tej żenuły kontynuował. Zobaczmy pakiet startowy. 10 euro, 23 albo 37. Takie ceny w miarę rozsądne mają w tej grze nawet. No spoko jest ta gra, tak do pogrania se trochę to może być, ale tak żeby to na, w to na stałe grać, to jakoś nie wierzę w to. Znaczy, nie to, że nie wierzę, tylko ja nie mam zamiaru tak na stałe w tym siedzieć. A tak od czasu do czasu coś tam można... Można se ten postrzelać. Nie jest złe na pewno.